witam ponownie w Skandynawii. No cóż, mamy ten płomyczek wzdłuż. Pewnie musimy go wykorzystać. O ile pamiętacie, że... A ja pamiętam. Wchodziliśmy... Do takiego... O, momencik, będę robił teraz wszędzie print screeny, bo... Okej. Okay. Takiego... Innego pomieszczenia. Być może to się właśnie tam przyda. No dobrze, trzeba znowu. Dobra, okej, okay, mamy do przodu, tak? O! Fajnie, można go puścić. Wstrzymałem, że będę musiał się wrócić. Za daleko. Tu chcę być. Czyli tu muszę. Oj, dużo za daleko. Nie myślcie, że tak się naprawdę gubię po lesie. Daję radę jakoś tam. O, tu, tak. I teraz też. Już nie pamiętam, czego zrobiłem, a czego nie. A pewnie się lada chwilę mogą przydać. Albo i nie, ale chyba tak. No i co, gdzie teraz znowu? No, niby dobrze. Teraz, o. Nie patrzę na te strzałki na dole, bo już się tak pewnie czuję. Właśnie, tu. Spróbujmy się, o. Właśnie, dobrze myślałem, no to może... Tu mamy taki znaczek podobny jak... Tu, jak na drzewie, to też zrobię sobie print screen. Jakiś woreczek zakrwawiony. Tu znowu. Coś ciekawego. Tutaj też sobie zrobię print screen. O. Takiego znaczka nie mieliśmy. No ciekawe, czy to zmyła, czy będzie potrzebne. No dobrze. Tu coś jest. O. Tego też nigdzie jeszcze nie widziałem. Tu półka. Z postaciami z naszej gry. Chyba wyrzeźbione z drewna, tutaj też trzeba sobie zrobić. Albo wszystko musicie zapamiętać, nie wiem. Ja mam słabą pamięć, więc... Krew. Tu kolejny znak. No i to koniec, no dobrze. Przesuńmy go tu. Co teraz? Krew. Dużo krwi. O! Coś się rusza. Zobaczmy. Nie? Tu możemy, o, kliknąć. A, proszę bardzo, drabinka. No dobrze, to idziemy. O, tu nasz kruk uciekinier, możemy na niego kliknąć, ale zerknijmy na mapę, tak. Jesteśmy tu, gdzie nam brakowało tego kamienia. Który, tak jak mówiłem, można będzie, prawdopodobnie trzeba będzie powiązać z tym. W takim razie pójdźmy, zobaczmy, co tu jest. Zrobimy sobie print screen i wróćmy do naszego kruka. By to się już więcej nie wracać, mam nadzieję. To znaczy, że nie to, żeby się upierał przy tej nadziei, ale... Aha, wstał. Fajnie. Wyglądał na martwego, może spał.
Nie to, żeby się upierał, że nie chce tu wrócić, tylko jak nie będzie już następnej zagadki. Aha. Jak go klikam, to sobie dziobek otwiera. Może będę go częściej chwycił. A, właśnie. Pojawił jakiś taki duch. No, mamy kluczyk. Znowu nam go ukradną? A nie.